Siemano, z tej strony Dominik. Witam wszystkich czołgistów. Dzisiaj gramy sobie w War Thundera Niemcami. Dokładnie erą pierwszą. Ponieważ, no, spodobał mi się gra Niemcami. Ponieważ od samego początku rozwijałem linię radziecką. Więc takie przejście do niszczycieli niemieckich. Ponieważ głównie dla nich zacząłem grać tą nacją. Taka moja odskocznia. A boże, amfibia, nie. Ja nienawidzę tego czołgu. Nie zapomniałem zmienić sobie kamuflaż w moim sztugu. To jest 3A. Chociaż mamy też parę innych fajnych czołgów, które są... O, nie. To by to nie robi uszkodzeń. BT5. Teraz się szybko schować, żeby nikt mnie nie trafił. Gdzie jest ten punkt? A, tam. Się pogubiłem. Jak zawsze. Okej. Fuck, nie, nie, ziomek! Ziomek! Dzięki! No tak... A, muszę się wycofać. Dobra. Muszę się naprawić. 38 sekund. I się przy okazji uzupełnię. Bo dwóch ludzi na... z czterech to tak trochę średnio, bym powiedział. Tak jeszcze ostrzał artyleryjskim. Wiecie, co mi się w tym niszczycielu nie podoba? To, że on ma pionową ścianę. Więc wszystko wchodzi w niego jak w masło. Nie można teoretycznie przód ma najtwardszy, ale i tak wchodzi w niego wszystko. Więc to jest minus sztugów wszystkich. Tego, co zauważyłem. Okej. Trzech ludzi. Czterech. Średnio, ale lepiej niż było. O. A, budynek trafił. 6 gaśnica, szybko. Celowniczy. Dobra. To było słabe. A w końcu to jest pan ze 4. Dokładnie ten. W sumie mogę teraz pojechać. Pancerze czwórki lubię. Trójki są spoko, ale na pierwsze że były słabe. Więc zamieniłem sobie na czwórki. Mnie pierwszą erę mam z bananą wszystko oprócz pelotek, którymi nie lubię grać. W drugiej erze mam zbadane, kończę chyba badać wszystkie pancery trójki. Czwórki mam wszystkie zbadane. I chyba został mi jeden sztuk do zbadania, ale pewnie nie jestem. Mi się przynajmniej wydaje, że jeden sztuk mam. Aha. Jeszcze go nie zbadałem, ten najlepszy z trzeciej ery. Tutaj powinienem mieć zaraz przeciwników. Dokładnie. Łodnica zniszczona. Już nie wiem, co ona mu z to uszkodzenie mu zrobi naprawdę, ale tu mamy. Się mogę wychylić. Chociaż tam pancerz 4E jest. Co mi się zupełnie nie podoba. Tu są bomby, czyli do nich się nie można zbliżać. Wybuch. Tam te 4E.
To jest nieprzebijalne. Oczywiście. F4. Aha. Nie dla psa, dla pana. Trafił w budynek. Jakiego farta miałem? Przebiłem. Krytyk. Tak, 6 ładowni, czemu nie żyje, więc chwilowo mam odpoczynek od anomalisa, również nie żyje. I w pizdu! Udało mu się mnie przebić. Jestem drugim Panzer 4C. Najsłabszy z czołgów, którym dzisiaj jechałem. Ale... też można coś zrobić. W ogóle... tak się... w tych pancerach nie podobają lufy. Dopiero pancerz 2 ma w miarę fajną lufę. Jakoś normalną, nie jakiś kawałek rurki, która wystaje z wieżyczki. Trzy czołgi zniszczyłem, czyli no, jestem na plus. Naprawdę. Musiał jakoś od boku ich podjechać. Zespołowa. BT5, jak lubię lubiłem ten czołg, BT5 i BT7. Szczególnie BT7, bo przypominała mi inny fiński czołg. O, tym cudem on nie został zniszczony. No, dziękuję. Nie. Krytyk. Silnik. Celowniczy. G. F. Boże, przyciski już mi się mylą. Tu na lód poproszę i na lód bardziej na punkt. A, M-kę zniszczyłem, spaliła się. Wow. A, jeszcze muszę gościa zwrócić im. Powinno już być dobrze. Moje statystyki 2-1-1-6, 6 czołgów zniszczyłem, wow. Tak, ktoś mnie bombarduje. Co mi się zupełnie nie podoba. Tam jest przeciwnik. Jeszcze 30 sekund muszę wytrzymać. Osiemnaście. 14, 13. Jak, co tam stoi? Aha, nie mogę podglądu mapa. Najpierw się wolę zająć ciężkim czołgiem czy średnim. Wiesz, tutaj jeszcze ciężkich nie ma, na szczęście. Nie widzę przebijania tym maleństwem czołgów ciężkich. Okej. Strzelił. Tutaj tej ładowni czy dowódca mu nie żyje, czyli... już nic nie zrobi, jeszcze kierowca do tego. Został zniszczony. 7 czołgi zniszczony. Tak, wszyscy na mnie. Wszyscy mnie. Blokujcie.
Wysuń się, wysuń się. Proszę bardzo. Tak to się robi. 8 zniszczonych czołgów. Bardzo fajnie. Pelotka. Nie lubię pelotek. Uciekła. Wow, i te drifty. Zniszczyli go. Czy ten, ta F1-ka. Albo... Nie, tamtego już nie zdążymy. Ale F1-kę powinniśmy zdążyć zniszczyć. Muszę mi się nawet... Co? Udało się! Po czasie, ale udało się. Dobra. Wielkie dzięki za oglądanie. I... No, czekajcie kolejnego. Kolejny prawdopodobnie już będzie z drugiej ery niemieckimi czołgami. Po drugiej erze niemieckimi czołgami zrobię filmy z walk pierwsza, druga, trzecia i czwarta era czołgami radzieckimi, więc wyczekujcie. Więc na razie.